Witam serdecznie, z powrotem w Valheimie. Już ponad, kurwa, pewnie 40 albo 50 odcinek, jest oczywiście ten Criminox. On tutaj dostawił co? Lodowe strzały. Kura wilczka, mięso wilczka, wilczy kieł. Oko. Ja jeszcze byłem na bagnach, zabiłem jedną abominację tym samym sposobem co ostatnio. W szybki sposób. Swordringi, które się respawniły. Także może to jeszcze ulepszę sobie przy okazji. Pancerzyka. Mam pod pachą już statek, nie brzega. Pachą? Do ilusy komfortu można iść. Pod pachą. Uch, statek pod pachą. Co by? Mamy żelaza 7. A na... trzeba mieć 100, bo to nam braknie. Żeby zrobić lepszy statek. Lepszenie, korzenne spodnie i korzenne, korzeń mocujący. Korzeń mocujący jeszcze raz, ulepszenie. Część poziom 5 warsztatu, żeby ulepszyć na ostatni raz. No to chyba teraz będziemy mieć ten z wyrobu chyba, tak co tam jest. Mielesz, puka coś takiego. No? Obsydian, puka na narzędzie. Żelaza 4 puka i obsydian 4. To ja chyba zostawiałem w skrzyni tej wieży. Ja to chyba przynosiłem wszystko, tak mi się wydaje. Gdzieś tam, poszukaj tam od wieży, skrzynki tam z, no, z lodowych miejsc i tam jeszcze powinno być trofeum drakowida. No jest. Pełno drakona. Mroźna przynęta. O, mroźna przynęta! Jest obsydianą, tutaj masz 59. Dużo. No trochę się zebrało. I tak jest, malutko. Pom, 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 pom. Au, 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 au. Dziczki niepokoją. Albo cię rodzą. Zazwyczaj tak śmiesznie krzyczą, jakby się... coś się tak. Zapomnieć. Cebula, czy jest gotowa? Patrzmy. Mają... aha, czy to jeszcze gdzieś biega. Malinki wyrosły na murach. No chodź, parszywa bestia. Uta, wjeżdżam. No, ja go usunąłem butem. Nie ma żadnych szans. Został. Morcie. Jakieś niksy tam są. Gdzie? Zginąć. Ale został. Pom, 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 pom. Krzemienia tutaj wyrosło. A czy się pojawiło? Bro, i tak krzemienia mam jeszcze na tej drugiej wysepce, to tak elegancko. Co by se nie urósł? Dobra, możemy iść. A gdzie mieliśmy iść? Idziemy po srebro. A, ale... tak. No. Nie przepłynąć, nie? No, będziemy płynąć. Proszę nas trzeba odnowić. Mam się... no, mam 19. Przyjdę sobie w kamień. 9 kiełbasy, 6 gulaszy, no wystarczy żarcie. Mam nogę w ogniu. Bo raczej w kamyczku. W kamyczku w ogniu. Te sołki trzeba usunąć, po postawię tak... będę jak. Nie zostawię się mieć, bo to musi kofr dawać już. Także tutaj drakonita jest tutaj trofeum, tutaj wilczka, turtlinga i tak dalej. Okej. Wyruszamy gdzie dokładnie? Do bagna, nie? Chyba tak, no. Bieramy sreberko. Będziemy chcieli zrobić te pelerynki, żeby już nie robić tej esencji na odporność na mróz, bo składa surowców. Szkoda też czasu marnować. Myślałem, że może zanim polecimy, jeszcze pójdziemy po krypty jeszcze obczaić i więcej żelaza, żeby przywieźć ze sobą, nie? Dobra. Możemy iść od razu na tego. Budujemy, weźmy ze sobą to srebro i przynieśmy wszystko. Teraz automatycznie zapomniałem, że jest rozwalone przez trolla.
No tak. Inny roz. O chuj, dobra, będzie tak. Jajko zostawiamy. Chyba, że coś zostawi po prostu na chwilę. Idziemy w chuj. No i chuj. Nie bez obciążenia, żeby było szybciej. Tutaj gdzieś, nie? Będziemy płynąć tam chyba. Ja dawałem gdzieś co? Ja dawałem gdzieś tutaj. To był ten portal, nie? Z tymi miedziami. Tutaj no. Jak płynę, to mnie nic nie atakowało. Bo tu mamy żelazo, więc. Znaczy się chyba mi się wydaje, że gdzieś tutaj. Było mniej więcej blisko żelaza. Już co, właśnie najlepsze branie zarobić, bo na razie jest lipa. No, z dużej ranków tu zginęło. Szkoda, że ten batoh nie daje trochę więcej tej pojemności. No, jest dalej wszystkiego. Dużo pomaga, ale nie zbyt dużo. Trochę. Pom, 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 pom. Chciałby zrobić kiedyś wózek drugi. Nie, nie trzeba. Nie? Nie. Rotek, twierdzisz. W sumie tam niedaleko ciebie też były warsztaty, ale to tam bardziej na lewo. Ale ja to... zrobiłem już ten warsztat jak coś. To będzie później do pilnięcia. Pom, 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 pom. Jakieś pijawki tu latają. Ty pijawko. Może Alantras, Sion the Dark. Nie, czemu właśnie znalazłem tu dużo strasznie... jelonków zabitych wcześniej. To się zabija albo szkielety, albo duchy może jeszcze jakieś. Chociaż szkielet mi się wydaje. Podrał gry. Kurwa, nie wziąłem ze sobą skóry jelenia. Ale sobie... Dobra, chujna, ale co skrzynkę zrobimy? Bazies. No właśnie, ale ja zapomniałem wziąć, bo ja wziąłem wszystkie pieniądze, a przecież skóry jelenia. To zrób gdzieś skrzynkę i... Skrzynkę zrobię i tam na razie zostawię po prostu. Jak jestem przeciążony, to mogę nawet dawać X-a, żeby coś siąść. No ja. Masz drewno więcej? Nope. Tutaj wytnij. 7 sztuk. Impressive. Cool. Ej, mej. Tak. Ej. I... Pok. O, pijawka ma jedną... Troteczkę. Teraz zielona. Zielona nowicjusz. Trzeba niszczyć kryptę. O, brał. Łucznik. Dostał strzała w ryj. Właśnie w nocy przychodziły szarzełki, armia szarzełków. Zresztą nam też Draugr. To właśnie mitewka była malutka. Plus szkielet. Wojna gangu. No, musimy tam mieć portal po prostu. No, może przejść tutaj wjeżdżę. Szkielety widzę rozwalone. Jeszcze potężna bitwa tu musiała mieć. Walczcie, za Narnię. Pfff, wypierdalałem się. O. Strażałki tutaj wygrali.
Przejdziemy przez ten portal, tutaj co zrobiłem. Czy znaczy, co zrobiłeś, ale potem go przestawiłem. I przejdziemy sobie do tego drugiego portalu. To będzie najlepiej. Ja tu mam przedmioty, które trzeba odłożyć od razu. Przyjazd wybrałem. Tam farming, simulator. Trochę drewna tu zużyłeś, nie powiem, że nie. Bo wyciąłem fuj tych drzew. To było stare, to poszło, żeby... Stare drewienko poszło na, do bazy, a zwykłe drewienko... No to kafie letowa. No. Tak samo drogi jest kafie letowy, jak jest w wioski. Daruj się zatruć. A to chuj. Tutaj 5 worków krwi. Żyjesz? Co by? Mniej. 4, 3. Co ty? 2 sekundy. No co zrobiłem? Zatruł mnie. Niby miałem, ale. Poszedłem go w bazie. A, tego leczniczy. A, tak. Chłopcze, coś się zrobił. Musisz nauczyć się. Musi być. Daj. Chyba mi nie spadło tak dużo. Aha, postępy się kończą chyba. Zerują się postępy. I oprócz tego, że się zerują, to też się spada. To uważać. Po prostu musisz nauczyć się nie ginąć. Rozumiem, że to może być czasem dla ciebie wyzwanie. Chuj jest tam z tą eliksirą. To miałem jeszcze wziąć. To zwierzę. Wierzę, miałem coś brać, czy nie miałem brać coś? Nie wiem. Drewno, karcie. Kurę jelenia tutaj mamy. Wezmę. Ile potrzeba? Chyba 10. Mam 4 przy sobie. No, ja wezmę. Jak sobie chcesz. Bierzesz tą skórę, czy nie? Wziąłem 4 skóry jelenia z tej wieży. No to wezmę resztę. Dobrze. Podzielmy się posiłkiem. Zobacz sam. Jak gumi się trają tu i się. Kurwa. Odkończyła mi się kiełbasa, czy po prostu mi wziąłeś? To właśnie skończyła. Wydaje mi się, że miałem jej dużo. Dzień, czekaj no. Nie, trzeba sobie ją zrobić. Zero. Tak, zero. Nie mam po prostu. Może mi się zdawało. Ja wydaję. Nie, zabiję to po prostu. No ja mam 17 przy sobie, jak chcesz. To zostaw sobie. Sobie zrobię, bo i tak zabijałem dużo draugrów, to... Trzewi mamy od chuja teraz. Chuja i jeszcze trochę. Jeszcze można zrobić zupkę z rzepy, bo z 10 dostało mi 9. Jeszcze jedna. Masz to skórę przy sobie? Tak, proszę. Chodź mi dać. Kurweczkę odłożę. Jagody. Krówki amerykańskie. A co by? To było tak. Plastry miodu. Worki krwi. Odwet. Oset. Krewi. No 115, także nie tak mało. Wziąć tam worki krwi, jeszcze się odłożył. Jeszcze rzepkę. Teraz możemy tylko sadzić się, gdzie rzuciłeś? Do ciebie. Teraz można w sumie... Już tylko z cebulą właśnie, bo rzepy mamy od chuja. Ale cebula. Ale właśnie, tak jeszcze będzie gotowa za chwilę. Co? Teraz będzie gotowa, nie? Jeszcze chyba to za chwilę. O!
A zupa z rzepy? Ile masz? 6, 7, 8, 10 sobie robię. I idę soczone mięso dzika, bo dają, wiesz, po 2. No wiem, jest trochę więcej, ale nie jest takie dobre. Po 23 daje, dobra. Że masz suszone mięso z wilka, daje tylko po 33. A na razie oszczędzę. Co tak powiedzieć? Oszczędzanie. Jeśli chcesz rzepę, to masz chuj tej rzepy. Nasion też jest chuj. To co się sadziło. Samo mięso nie skończyłeś. Bula, men. Bula. Dobrze, abyś ty się zajmował polem, bo ty masz tam te mody, nie? Kurwa. Tutaj te bloki jeszcze nie urosły. Spoko, spoko. Po co, żeby kurwa lepiej się grało właśnie? Chyba na drogi. Co unika mojego ciosu? To czas spierdalać przede mną, chłop. Czasem właśnie uciekają, nie wiem czemu. Tak się boją, czy po prostu coś się... ...bują? Chłop co ucieka. Jak daleko się da. Zebraliśmy 50 cebuli. Drogo. Plonki trzeba zrobić. Zasady jeszcze. Ja już wchodzę do chrypty jak coś. Okej. Czasem przyjdę. Kurwa, dobra. Nie wiem, to skoro odłożyć. Ale dają. Dają dupy. Jak pan zarabia na życie? Zbieram złom i widzisz kurwa? Mówię, że daję dupę chyba. Jak pani zarabia na życie? Daję. To pani daje. Daję dupy. Nie przykry. Trochę tak, no. Trochę tak. Dla mnie to swój smutny. Widzisz, jest z własnego wyboru, bo tak robi, nie? Ja się nie wypowiem. Stary. I tu co jesteś? Okej. Jak było w tym spali dla reportera. No. Ale ona skacze po nim. Ale co, na trampolinie? No nie, no na nim. Hop, hop, hop. Ja pierdolę. Nigdy zachodzę, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wydała po chłopie skaka. Nie. Zrytyłem tak. Pani Jaworowicz. Noś miała tam kiedyś jakiś problem. Tak? No jakiś go się nagrywał, jak była chyba w sądzie nim. Nie wiem, co ciekawe było. Jak go się pobić normalnie, czy to ciekawe. No ciekawe było. Nagrywała tylko gościa, co wiem, co pokazywał sztuki walki. Ach. Było ja takie coś, no. Coś, więc coś potrafię. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Ja mam talent, no. Później coś potrafię. Później coś potrafię. Opa, się glimin zbiera i jop. Już zebrane. Teraz to możemy pukać tym kuwa kilofem. No nic inaczej. To kilka razy, bo czekaj. Cześć. Hello, guys. Oła. Boże, o co się? Czekaj! Myślałem, że się obronię, kurwa, ale się nie... Się... Mi pokazywał, że stałeś w miejscu. No.
Ja, że się wiesz, że się bo ta flegma. To może jakiś bugow. Bugowało się coś może. Brenetem. To właśnie mnie stawi, nie słyszę tego dźwięku, jakbym się bronił, więc coś musi być nie tak w tym razie. Ale z żelazem i wrotem. Jak można tak marnować żelazo na strzałę? Proszę więc. Już więc nie mogę podnieść się z przypoko, chyba. Już? Nie wiem. Pójdę do pierwszej sali, może. O, to ja mamy. To te strzały. No. To te strzały, wow. Tak. Ej, w tej sali zostaje żelazo ogólnie. Tutaj, w tej skrzyni, na środku. Hop, 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 hop. Monetki. Bursztynki, skrzynka. Mamy 15, 19 złomu. Dużo, no. Było 10 jeszcze skrzyn z góry. Uściutki. Światło, ścielona. Właśnie mi się to podoba. To będzie maść na pewno. No. Otóż to. I pióra. Pióra? Nie wszystkie trzeba mieć pióra z czoły, oprócz tych drewna. Ale... myślałem, że chodzi ci o pochodnie. To trzeba mieć maść, no. Tą trzeba zużywać, bo to się zużyło. Się, bo uderzam ciebie zamiast... Dziękuję. Elegancko. Pusto. Przyjaciel, iść przez przełęcz. Przyjaciel, lepiej iść przez przełęcz. A, akurat. Skrzynki nie ma. Jak o tym gadamy, to... Dziękuję, będzie kotik. Wybrałem 24 bursztyny już. Dużo. Chciałem 12. Musimy sobie coś kupić. Będzie kasa od chuja. I tu te stroje w ogóle może, nie? Chodźmy na tę domę. Tą tunikę. To będzie... Chyba, że wolisz sobie kupić sukienkę. Nie. Od babki. Raczej nie. To byś sobie sukienki nie kupił. Nie wiem, o co chodzi dokładnie w tym właśnie, tam pisze minus 20 do używalności przedmiotów. Ta krypta dość duża jest. No, rozległo trochę. To stare drewno i żelazny grot. Nie ma miejsca na nic. Na razie używam łuku, żeby sobie lepszyć poziom łuku. Sporo bursztynów. Jak już teraz mamy całe zbroje, to wiesz, jeszcze jest od razu lepiej. A co tam radę? Pewnie. Co nic nie poradził. Sług. Tak. Polepszył. Teraz już są zbroją, to jest inaczej. Ktoś zabił żelazną zbroję? Nie. Chodzi mi o to, żeby było mięso. O, jaką przyznę ma. Przedi się też. Kolejną zbroję to mogę zrobić dopiero z tym. Jaką inną nazwę miała szczególnie? Nie pamiętam, jak się nazywało to. Kolczugowa? No, no to coś nazwa. Takiego było, pamiętam. No, z Lenem, nie? Nie, no, tego nie kojarzę. No, używasz tego, miałeś tę zbroję. Musiałeś ją mieć z tymi niciami, nie? No bo po żelazie zbroi. Zobaczymy żelaza, tylko jeszcze tego len. A
dostałem pasarę drewna, ale niby bardziej mamy to od cholery, ale jak masz miejsce, to możesz wziąć. Możemy też się podzielić rzeczami. Wszystko się przyda. Możemy się podzielić. Mam bursztynę, mam 19 bursztynów, mam monety mam 71. Masz perły? Miałem 4. Perły zostawiłem w skrzyni pierwszej, mam wysuszone kości 11, trafałem. Możemy dać kości, sorry. Mam trafałem flagmy, trafałem drauga. Drauga może mi dać? Grzybki żółta. Możesz dać grzyby? Drzega. Też możesz dać. Śluz? Śluza nie ma. Tyle chyba. To jest pusta skrzynka. W tej skrzynce chyba? Ja w tej skrzynce zostawiam przedmioty jak coś. Dobra. Mam 50 żelaza na przykład. No to tylko teraz żelazo. Sprawdźmy wszystkie przemieszczenia, czy czegoś upominaliśmy. Jest czysto. Ale tutaj jeszcze brakuje przejść. Koło praktycznie wejścia. Miesz kilofa już? Mam, ale chodzi mi bardziej o to, że nie ma miejsca. Abym się wrócił. Muszę na kilof złożyć całe. Na pewno jeszcze będzie kilka pomieszczeń. No, było tak, że tekstury się nie załadowały i ten. No wiem, ale ile masz kilofa zużytego? Chodź jeszcze przebij ten moment. No już idę. Nie płacz. I myślisz na przyszłość. Nie chodzi z tego. To jest lepiej niż tym kilofem w razie. Na pewno jakbyśmy spotkali teraz tego Lewetana czy tą Krakenę, to byśmy zebrali więcej tych. O, to będzie duża kopalnia, krypta. To fajnie właśnie. Muszę zrobić przedmiotów też innych. Masz pełny ekwipunek. Będzie można zawsze tutaj wrócić, może nie zniknie te przedmioty. Potem jeszcze ten srebro przetransportować. Po prostu skrzynki tam w pomieszczeniach, żeby nie zbywać się na to. Ze skrzynek po prostu przechowały rzeczy i tyle. To tyle? No koniec jednak. Udało nam się chyba skończyć. Mi się wydaje. Mhm. Tylko wziąć te rzeczy. Zostawiamy z złom, bracie W. Bierzesz tyle, uniesiesz, nie? No, wszystko praktycznie na full. Zobacz tam w skrzynce zostawiłeś. Jedno więcej żelaza, żeby wziąć ze sobą, nie? O, opuść to. Ciało. Opuść to ciało. Jak to było? Pokaż szatanowi dupę, czy jakoś tak? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Jakiś sektor. Proszę, ale nie. Sekta śniącego. Oczywiście. Pobiegamy teraz tam, gdzie zostawiłeś statek, czy na skrzynkę, srebro? Portal, no przy portalu już zostaw. To właśnie płynąłem stateczkiem, no to pijawki się dopiero pojawiły, jak już tutaj zasumowałem. Czy nie niszczyłem mi statku. Ja tak miałem, że płynąłem ze statkiem. I dopiero jak uderzyłem w ziemię, bo już była mielizna, nie mogłem dalej płynąć. Nagle z dupy pojawił się kurwa abominacja i te drogi już zaczęły biegnąć ze mnie. Tak. Abominacje to kurwa. Polerne, twarde. Myślę, że wraca się tego czasu. Pas mniejszy jeszcze. Widziałem jakiegoś gościa, który właśnie te arenki robił. No to... Nox, Lok sobie poradzi z abominacją. No Lok jest silny w chuj, nie? Ale ja abominacja mu też straciła mu pół HP. Tak? No dużo, no. Nie spodziewałbym się. Lok sobie że jest z tego zrobił, nie? Twarde zwierzę. Dużo nóg ma. Weź w ogóle, albo jak się z tym Loksem walczy, to teraz to trwa. Pamiętam, że właśnie był bardzo twardy. Twardy przeciwnik. Ciężko było go pokonać. Później zaskoczymy do tego kupca. Wiesz. Może. Czy
raczej u Hildir widziałem jakieś takie właśnie takie, nie wiem, domowe rzeczy na kupienie. Nie, kupimy, zobaczymy co tam jest. Widziałem też, że można sobie coś na gwiazdkę kupić, tam jakąś czapeczkę. Można kiedyś tam ogarnąć, jakbyśmy nagrywali jeszcze kiedyś. Czas naprawić przedmioty. Już tu strzały zostawiają. Ciekawe, czy ta seria będzie trwała długo, czy nie. No tyle, ile będziemy grali, kurde. Czasem różnie to bywa. Świątecznych świąt, wesołych świąt i tak dalej. To na Halloween na pewno są różne takie inne też. Halloween. Dobrze, już dynia. Cytaczek. Musimy się iść wylać, tak powiem. Wyjdź. Masz problem. Chciałem dobrze więcej szarpać. To się na razie najwyżej wstrzyma nagrywanie. Bo jest pół godziny odcinka już, kurwa. I się pójdę... Przedostanę się widzowie do łąki. Będziemy polować albo coś. No, widzimy się za chwilę. Okej, guys, już gdzie mi wrócił. Tutaj mi te drzewka wyrosły. Nie ma tragedii. A. Jodłas i Bóg, tak szybki. Czy można sadzić te drzewka i później, żeby wycinać, nie? No, to akurat dużo miejsca jest. To później. Masz tam jakieś dęby w ogóle? Bo dęby posadziłem. Masz? Chyba nie wiem. Ja sadziłem na pewno jodłę i buka. Polowałem jednego ptaszka na ten czas, trzy świnki, jednego i dwie nix. Zawsze tuś. Zawsze tuś. Ok, guys, to Patronage Siren. Robisz jakiś atak, ten drugi robisz, czy nie? Nie mam tutaj chyba żelaza na to. Trzeba mieć, z tego co wiem, to gwoździ chyba. To gwoździ, co no. Tam? No tam mam tylko 7 żelaza. No to nie, to nie starczy. Musimy korzystać z Krave'a. To jest Langship. Nie starczy. Upa. Jest zaraz dwóch tutaj, znaczy. W rodzinnym miejscu, nie? Jest mistrz i uczeń. No, bo nazywam się mistrz zakonu, to jestem twoim mistrz. Iga. I ten do sił. Gdzie ty w ogóle jesteś? No dobra. Chodź. W bagnach. Proszę odłożyć tę, wiesz, skórę, nie? Żeby była gotowa. Aha, tak. Zel, no. Żeby nie było żel. Ja się wrócę do tych... kurhan. O te żelato, nie? No. Nie zaczął mi biegnąć do mnie ten... ten surtur z gwiazdką, nie? Ale był jakby od wody mokry i przez to zaczął ginąć. Zginął sobie. Gotować to, to tak działa. Na szczęście to dobrze działa. No, zatopione lochy to się nazywa. Zatopione lochy. Wiesz to w loch. Musimy to ciekawe, jak ta cywilizacja żyła. Tylko nasze lochy u nich widziałem. Czyli wszystko podbieraliśmy stąd, nie? No, powinno być tak, tak mi się wydaje. Ale sprawdź tam, nie? Może, to, może zostawi, bo chyba nie wszystko wzięliśmy, bo nie było tego miejsca. Co tam wziąć, to co zostało, nie? Na szybko popatrzę. Skrzynki tutaj puste w miarę. Środko pusta. Poszło się bez żadnego spawnu draugów. No, takie skrzynki. Taki spokojny był ten. Sporo żelaziwa nawet było.
tego złomeksu, można powiedzieć. To kwestia tylko siły woli, walki. Żal. Jeszcze no. Miałem twarz nad wodą, ale tak się topił. To jest w ogóle paranoja, co oni z tym zrobili. Mam nadzieję, że to kiedyś się zmieni, bo to jest kurwa żart. Chyba wszystko w takim razie. Dobra, no to idziemy na inne. Teraz krypty. Gandalfie, mam stąd wyjść. Kurwa, kupiłem się. Twoje prawe jądro. Ale gdzie jest do Mordoru? Rojo, gruby palec lewej strony pokazuje ci prawą stronę. To brzmi prawe jądro. A też się kurwa zgubiłem i ci to kurwa jest, to chuje. Musisz szukać. A czekaj, to jest jakieś... Aha, to jest pusto, dobra. Jest pusto, myślę, że tam już... To jest pusto. Często ludzie powtarzają, że w niej jest strony światła, a tutaj trzeba właśnie stać. Udało się. Kurwa, się przestraszyłem, bo mogę ją odznaczyć. Czułeś się aktywny, jak w labiryncie? No to jest tutaj. Dokładnie, no. Taki zły śnież, nie możesz się od niego uwolnić. A skrypty to musimy nazwać Locha, a to dopiero najwyżej potem zrobi. Locha. Krzysztof, tady Locha. O, ja mu dałem to. Cześć, daj to ma. Dałem mu pewnie. Rok. No to nie wiem. Pisał tam. Trzeba komuś pod krzywentę wyrobić. Ła, uważaj. Plecy. Plecy? Plecy jadą. Plecy jadą. No i ten drabu tam jest, kurwa. A zacząłeś kopać i dwóch się tam rzucił, ale na razie sami się na nie patrzę. No nie, to Łuszczyk był tylko. A w ogóle na mnie nie zwracają uwagi w ogóle. Głuptok jedne. Głuptok. A to głuptok. To już są chyba. Nie, wlewałem się. A jest dużo przejść też. Mamy łańcuch. Łańcuch. Zostawisz ci koła. Ej, masz mało życia. Wypij eliksir. Tak, zupełnie. Nie wiem, czy tam się dzieje. Zaraz zobaczyłem twój pasek życia. Jak? Au. Przez ścianę mi pokazuje. Wyciążony. No widzę. Nie wiem, że do skrzynki tam złożyć. Kurwy ten. Oczu tutaj. No tak wyskakuje, no. Nie masz skrzynkę jakąś? Tu jest, na prawo. No właśnie, brałem rzecz. To żelazo to po prostu został. Okej. Okay. My tam, gdzie już byliśmy, to mogę odznaczyć chyba. Mapy, nie? Ciężko się na mapie to oznacza. To nie pokazuje ci lochów, tylko pokazuje ci co. Czy nie, żeby odznaczyć. No, krypty tak, no. Byś potem mi mówił, no, mam te paski twoje. Co mam? Bo ja dużo znaczników robię, a ty płaczesz. No, ja teraz znaczy te mapy w ogóle próbuję naciskać, bo jak nacisnę, to są będę musiał oznaczać, kiedy ja próbuję. Trochę mi to zajęło ostatnio. A? Ja byś przynajmniej zabawę. O, ale fajnie. Mogłeś powiedzieć, teraz, dajcie zabawić. Jakby to miało jeszcze jakiś ułatwiony ten reset, nie? Na ten kład, to jest tak po prostu chujowo zrobione. Hmm?
A teraz żelazną pomadą. A kurwa tym Edgierem się nie mogą bronić. Już nie wiem, czy mają czasami za dużo siły, czy mają oczy, co? Może, może. Coś mi przeciwnicy to pewnie też tak działa, że tam. Nie chodzi też o siłę bloku właśnie, może nie? Tarcza ma 30 siły bloku. Nie, 40 ma. Tarcza z okuciami, a na przykład topór brązowy ma tylko 20, a Edgier ma... Też ma 40. To czemu kurwa się nie mogę bronić? Czemu? Chuj wie, od czego teraz zjesz. No. Dobrze tego. Wydobyłem. Mogę iść do siebie tam. Pom, 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 pom. To już tyle? Cały korytarz? Cały korytarz zrobiłeś? No to było w sumie mało rzeczy. O, 47 minut odcinka? Jak to? Tak, bo wcześniej było 30. Wszystko jasne. Musisz mi pomóc wziąć żelazo z tym problemem, go unieść. Ogarnię. Tam jest chyba spawnik, bo jest na torcu. Może. Możliwe. Pom, 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 pom. Pom, pom, pom. Krypty są dość duże nawet. Te krypty loch. Locha, loch. Krypta locha. Loch. To jest szansa. Ktoś inny uszywa, nie mogę zobaczyć. Już. Biorę. Jasa, dziewczyno. No, łatwo się tu zgubić. To też jest jakiś złom do wykopania. No, tylko miejsce nie ma. Ja nie kopałem, bo tam są, tam jest pałą tych matołków. Okej. Okay. To reszta komentarzy zrobiona, nie? Raczej tak, ale możesz popatrzeć. No, każdy żelazo się przyda. Później są bardzo drogie ulepszenia, kurwa. No jest na zaworzenie. Patrzę sobie w domu. No bo tam kościoł szlama, lokalizację. Perła. Przepraszam, rubin. Aldor będzie zadowolony. My też. Aha, Aldor to będzie bogaty. Dobra. O, się szaj łucznik. Tu się sobie robi strzał, kurwa, też po się kończy. No ja muszę mieć przynajmniej 200, bo tak to koszko się kończy. Hop, 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 hop. I kolejny zapłacony złom. No spore te kłopki. No fajnie właśnie, bo nieraz były jeszcze stare czasy, to pamiętam, żeby takie malutkie główienka, że na razie zdobyłeś tylko na przykład 11 żelaza. To ciężko trochę. No chujowo właśnie, teraz nawet porządnie, nie? Jeszcze nie powiem, bo nasze pierwsze wyspy bugiem, które widzieliśmy, w ogóle żadnych kryb nie znaleźli, nie? No to prawda. To było przykre. Dobra. To już wszystko. Zostało nam ten korytarz spalny. Hop, 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 hop. Gdzie jest ten spał? Nie ma jak. A on tak się po prostu stawi.
A już kurwa myślałem, że będzie walka. Nie jakaś walka stulecia. Przeciążenie. To niemożliwe, nic się tam mówisz. Złodziej, czekaj. Bum, 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 bum. Raz, dwa, trzy. Teraz Artur. Fraderto, fraderto. Co jest? Czyli... No chodź, parszywa bestia. A jebać. Chyba nie jest to nim. A to jest głęboko. Szkoda kilofan. To jest coś... Potrzebuje pomocy? Tutaj jest. No i chyba znowu daliśmy radę bez... Uciekali, żeby odnowić kino. Gdyby duże, a jednak malutkie. Krypta. Chciałbyś chyba na mnie skoczyć tutaj, żeby wykopać. Pokaż. Jeśli po prawej. Akusi. Nie możesz pewnie, nie? Myślę, że nie mogę złapać, kurwa. Nie mogę kupnąć, kiedy tam w wodzie. A wiem co. Za ścianą. Przecież. Bo już mi nie pokazuje. Dobra. 449 na 450. Można iść. To jest pusto. Jeszcze? Oj, tutaj jeszcze złom jest, kurwa. O kurwa. Jeszcze, 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 jeszcze. Ja chcę jeszcze raz. Dobra, będę na razie tyle, ile się da. Odłożę to na tych skrzyni. To co da się, to żeby od razu do bazy. Ja chcę jeszcze raz. I to nie jest koniec chyba. Zresztą tak? Chyba jedno złoże chyba jeszcze jedno. Wow. Dużo kamienia. I w sumie kurhany i locha można sobie odznaczać. O! Fioletowy Swordsring to ma chyba dwie gwiazdki, bo tam biegał taki jakby fioletowy. No to wszystko co jest fioletowe to będzie na bagnach dwie gwiazdki. Czerwone to takie bardziej z jedną gwiazdką. I takie buty. Czyli na bagnach po prostu fioletowy jest kolor dominujący. W sumie tak, jakby nie patrzeć. Nie masz kilofa. Jeszcze mam trochę, ale zaraz przyjdę. Bym się zaraz skończy, kurwa. Bo ja odkładam rzeczy do tego, do skrzyni. Zostawiłeś braciszka na warstwę lasu. Mówiłem, że idę oddać skrzyń. Żeby znowu zginął. Boże. Na razie. Jak mroczny follow man. Follow man. Brakło mi kilofa. Przykro. Jak to się stało? Ja sobie go przy okazji naprawię, jak już tu jestem. Ale chyba jest dobra wiadomość. Mógłbyś ze mną poczekać, ale wydaje mi się, że wszystko zrobiłem. Tak to byś... Czemu poczekać? No właśnie, mogłeś poczekać, żebyśmy na pewno, wiesz, wszystko zrobili. Teraz się to ogarnie. No wiadomo. Ale jakby co, to wiesz... Twoja wina! No to myślałem, kurwa. Czy dostanie jakiegoś ataku? A tak, faktycznie. W sumie trzeba mieć nową skrzynkę na rzeczy, bo mamy maksymalną ilość bursztynów, rubinów, złota, mamy też sporo. Tu jest węgiel, nie wiem pokój, czy tam węgiel jest. Ktoś dał węgiel do sprzedaży. Nie wiem, gdzie, bo już mi się śpieszyło. Czyli to ty teraz robisz bajzen. A jak Arek. Przypominam sobie, że to ten porocznik. A, poszedłem w portal. Kuba. Gdzie gotik? To było tutaj.
Słomek, trzeba będzie to przetransportować. W sumie, bo poza była wizją, to przetransportujemy. Tak mi się wydaje. Tak, żeby... Prawdopodobnie... Ewentualnie, jeśli coś będzie ciekawego, to może wtedy... Nie wiem, jakiś atak może węży morskich. Bo to różnie może być. Forsz morski. Tak jest, ja pływałem. Za chwilę coś się drze za plesów. Wóż. Byłem sam. Twoje nie chciałeś mi pomóc? Nie było mnie wtedy przy tobie. Nie wiem, jak się do ciebie dostać w ogóle. No tak. Co jest, kurwa? Dziwna dziura była pod kryptonim i praktycznie myślałem, że pod mapę wchodzę. Ja myślałem, że się topisz. Ja myślałem, że pod wodę wchodzę. Topić złoto? Nie, ściekam cebulkę. Tak kiedyś w Batmanie, co do windy się wchodziło i później się porobi, nagle kurwa wciągałeś. Błąd. Błąd. Czy wszystko tam wszystko zrobiłeś, czy coś tam jeszcze brakuje? Weź wszystko. Przeciążenie. Musisz wziąć właśnie przedmiot. Nie, to mówię, że tam ci brak o kilofa. No ale akurat agnostyka, ale nie wiem czy tam... Zobacz sobie właśnie, czy czegoś tam nie leży jeszcze. Czy przy wejściu będzie najbliżej. Odbrania. Będzie nowa ludka, który biega. Ściekarze, a to był tylko szerzełek, dobra. Hop, hop, hop. Wydaje mi się, że udało ci się zabić wszystko. O, oczywiście musiał się utopić. Myślę, że jak przebiegł naszego portalu, zobaczę, czego nie zniszczę. Ja tego po jakiejś chwili pewnie. Ale no, taki... Jest tak, że jak nie macie tam, to tak by się nic tam nie dzieje. No jakieś dwoma gwiazdkami właśnie kiedyś stał przy tym portalu i niedaleko i sobie nic nie robił. Także prawdopodobnie tak może być. Interesujący przypadek. Musimy pójść do tego Haldara, bo to skoro mam tyle bursztynów do sprzedania i rubinów. Wiesz. Teren też jest chuj. Ogólnie, jest rzeczy od chuja. Pójdziesz do chuja i zobaczysz, do ci da to pieniążków. No bo u niej akumulator tylko to sprzedać. U niej też można. Kasa chyba taka kasowa. Pójdź tak wydaje. Chyba wszystko zrobisz. Dobra, tam muszę jakoś bezpiecznie przejść. Tylko to przeciążone. To jest problem. Nie, to pimbi to potrzeba. No, będzie trzeba pójść jeszcze raz. Robimy skrzynkę, ale nie mam z czego. Nie no, może dzienniki do tego czasu. Nie zostaw skrzynce rzeczy. Czy ty chcesz je dołożyć? Czy ty oszalałeś? Bo wiesz na skrypty, nie? No, ale to w skrzyni po prostu siedzą rzeczy. Tak? Już nie. Co? No, nie powinno zniknąć, ale jak zniknę, to... To twoja wina. Chłopcze. Szpłynął wyobraźnię. Kurwa, jeszcze. Jest to ciężkie. Dobra, tyle. Dużo nic właśnie nie robił chyba, tak mi się wydaje. To są te rzeczy, jak ktoś... No, nie zdarzył nic, że jak tak sobie stał i czekał po prostu, jak się znowu teleportuje. Dobra, widzowie. To sobie z Glimim ogarniemy, przeniesiemy te wszystkie rzeczy pod te skrzynki tutaj. Może nie zginiemy. No i potem ogarniemy w kolejnym odcinku już statek, będziemy płynąć albo na nagraniu, albo poza nagraniem zobaczymy. No nie, dzięki za oglądanie, dzięki Glimi de Grey i do następnego. Elu. Dzięki, że byłeś.